Witam Was na kolejnej lekcji geografii i zapraszam na temat o wodach powierzchniowych, które występują na naszej Ziemi w postaci ciekłej i stałej. Są one w, dla działu hydrografia bardzo ważnym zagadnieniem bardzo ważnym zagadnieniem, które analizowane może być poprzez naukę o rzeki, czyli potamologię albo limnologię. Czyli naukę o jeziorach. My dzisiaj powiemy sobie w pierwszej części lekcji o rzekach, w drugiej części lekcji właśnie o jeziorach. Rzeki, które są naturalnymi ciekami wodnymi, spływającymi pod wpływem siły grawitacji. Mogą spływać, przemieszczać się w sposób stały albo okresowy korytami, albo jakimiś innymi miejscami chwilowo wyszyłobionymi poprzez siłę, własną siłę erozji. E, oczywiście to wszystko związane jest z wodami opadowymi, bo to one dają najczęściej, może nie także zawsze, ten motor napędowy do tego, żeby te rzeki mogły się przemieszczać. Rzeka główna, czyli mające swoje ujście bezpośrednio w jakimś akwenie wodnym bądź też w jeziorze, morzu, tym samym wraz ze wszystkimi mniejszymi dopływami, e, tworzy cały system rzeczny. I zwróćcie uwagę, tu mamy cały system rzeczny przedstawiony łaby, czyli mamy rzekę główną, właśnie tą łabę i do niej dopływają mniejsze jeziora, mniejsze rzeki. przepraszam. Największy system rzeczny posiada Amazonka. Do tej rzeki szacuje się, że zajmuje ponad 7 milionów kilometrów kwadratowych. Oczywiście pytaniem pozostaje, czy Amazonka jest najdłuższą rzeką na świecie. Dla nas, dla Polaków, jest odpowiedź jasna: jest najdłuższą rzeką na świecie, ale gdybyście poprzeglądali źródła e, obcojęzyczne, to my się, mogłoby się okazać, że tam dalej Nil jest tą najdłuższą rzeką świata. Systemy rzeczne mogą odznaczać się e, asymetrią czyli dysproporcją lewego i prawego e, dorzecza. Tu za chwilę Wam powiem, jak odróżnić lewe, prawe e, dorzecze, czy też e, co to znaczy prawy i e, lewy dopływ. Na razie skupcie się na tym, żeby zobaczyć, że w systemie symetrycznym ilość poszczególnych e, rzek, jak i sama powierzchnia jest bardzo podobna z, z jednej i z drugiej strony w systemie asymetrycznym powierzchnia z jednej strony będzie większa w stosunku do powierzchni z drugiej strony no i bardzo często ta ilość rzek też będzie większa po jednej stronie tam gdzie mamy tą większą powierzchnię zlewnia i dział wodny zobaczcie mamy rzekę główną ta rzeka główna płynie do niej wpadają e, określone dopływy, i taka rzeka, która bezpośrednio będzie wpadała do e, naszej rzeki, nazywamy ją rzeką e, pierwszego, czyli dopływem pierwszego stopnia. Do dopływu pierwszego stopnia będą bezpośrednio wpadały e, dopływy kolejnych stopni. I zobaczcie jeszcze jedne, jedną rzecz. Ta rzeka mniej więcej płynie, Jukon, na północ. Płynie, płynie, płynie i możemy sobie zadać pytanie, która rzeka jest dopływem lewym, która jest prawym. Wyobraźmy sobie, że stoimy, stoimy przodem w kierunku nurtu takiej rzeki, czyli w tym kierunku, w którym płynie ta rzeka, i jeżeli wystawimy rękę prawą, to będziemy mieli prawe dopływy więc to jest prawy dopływ. Po lewej stronie będziemy mieli dopływy lewe. Czyli w ten sposób to możecie rozróżnić. No i oczywiście możecie zobaczyć, że mamy różne rzeki. Zobaczcie, pomiędzy tymi różnymi rzekami, które są. Stanowią dopływy, mamy taką linię tutaj zaznaczoną, przerwaną. Ta linia to jest właśnie dział wodny. Zobaczcie, jeżeli mamy jakiś opad atmosferyczny, to jeżeli spadnie tutaj taka kropelka wody, to dopłynie do tej rzeki. Jeżeli spadnie po tej stronie, to dopłynie do tej rzeki. Czyli ona nam mówi, w którym kierunku taka rzeka popłynie, Bo zobaczcie, te działy wodne przebiegają najczęściej wzniesieniami, więc one odgraniczają od siebie kierunki spływów do albo jednej rzeki, albo do drugiej rzeki, czy też do innego działu wodnego, do innego dorzecza, w zależności od tego, jak ta linia, jak ten dział wodny nam przebiega. Tym samym możemy mówić o wyróżnieniu. Zlewisk, czyli obszarów lądowych, z którego wszystkie wody powierzchniowe, zbiór czasem bardzo wielu do rzeczy, i wody podziemne spływają do jednego oceanu albo mniejszej części oceanu, czyli morza, zatoki czy też zalewu. I zobaczcie, to wszystko, co tutaj jest kolorem zielonym zaznaczone, to jest olbrzymie zlewisko. Właśnie Oceanu Atlantyckiego, czyli z tej całej powierzchni wszystkie rzeki płyną ku Oceanowi Atlantyckiemu. Ale jakbyśmy się przyjrzeli naszemu wyrywkowi, w którym my się znajdujemy, czyli Polsce, to zobaczcie, że Polska znajduje się w dorzeczu, czy w, w obrębie w różnych dorzeczy i tym samym znajdujemy się w zlewisku i Morza Bałtyckiego, ten kolor tutaj taki fioletowy, to jest zlewisko Morza Północnego, bo zobaczcie, łaba kieruje do Morza Północnego e, wody swoje. E, no i znajdujemy się także częściowo w dorzeczu e, Morza Czarnego, czy poprzez Dunaj, e, czy poprzez e, Dniestr, czy Dniepr, tutaj na wschodzie Polski, chociażby. Te rzeki kierują swoje wody właśnie do Morza Czarnego. Największym takim zlewiskiem, takim obszarem, to już mówiliśmy w poprzednim temacie, odznacza się Ocean Atlantycki, bo 34,5% powierzchni wszystkich kontynentów, nie licząc Antarktydy, właśnie z, tej, z takiej olbrzymiej powierzchni kierowane są wody do tego jednego Oceanu Atlantyckiego. Wyraźnie mniejszymi, mniejszym zlewiskiem odznacza się w Ocean Arktyczny, jeszcze mniejszym Indyjski, a najmniejszym Ocean Spokojny. Tutaj oczywiście liczymy w wszystkie tereny, które są, no, które bierzemy pod uwagę. Najwięcej. Długość rzek, i wielkość do rzeczy oraz ich rozwinięcia do rze rzeki, w jaki sposób określamy. Długość rzek liczymy od, w, albo od źródła do ujścia, albo od ujścia do źródła, tak samo też i w drugą stronę możemy spokojnie to liczyć. Jeżeli taką rzekę mm, mamy, to możemy jej nadać określoną. Określony status, kategorie wielkości rzeki. Wyróżniamy rzeki małe, średnie, duże i wielkie. E, takie rzeki jak Amazonka, Nil to na przykład wielkie rzeki, nasze rzeki Odra i Wisła to duże rzeki, ale większość w Polsce występujących rzek to są rzeki małe i średnie. Rzeka taka, gdybyśmy przyłożyli do niej nitkę i zaobserwowali, co by się stało, jakbyśmy taką nitkę sobie rozwinęli, i popatrzmy chociażby na rzekę Kongo i na rzekę Nil, to jeżeli popatrzymy na te dwie rzeki, to co możemy zobaczyć? Jeżeli byśmy wyprostowali taką nitkę, to od źródła do ujścia. W Przypadku Nilu, taka nitka nam się aż tak mocno nie wydłużyło, gdybyśmy policzyli na taką długość w linii prostej. Ale gdybyśmy to samo zrobili w przypadku rzeki Kongo, to ta długość by nam się by, bardzo znacznie by wzrosła, prawda? W linii prostej ta e, odległość jest niewielka. Jeżeli policzylibyśmy na taką faktyczną długość, tym bardziej że Kongo bardzo mocno meandruje, czyli kręt tą, e, kręty ma bieg. To, to wtedy ta długość bardzo mocno by nam się zwiększyła. Sama rzeka może odznaczać się biegiem górnym, środkowym i dolnym górne, czyli w tym miejscu, gdzie rzeka powstaje, od źródła, gdzie płynie przez tereny górskie, wyżynne, następnie bieg środkowy, który odbywa się na Nizinach i mocno rzeka meandruje. No i dalej meandruje, aż w końcu dochodzi do ujścia w biegu dolnym. To macie dla Wisły tutaj ten podział dokonany i przedstawiony. Oczywiście rzeka ma swoje zawsze ujście. Te ujście jest albo takie lejkowate. Zwróćcie uwagę, tutaj bardzo silne mamy prądy związane z pływami, więc dużo wody nam się tutaj wpływa i ten obszar jest mocno, czy ten fragment Doliny Rzecznej, ujściowy, jest mocno erodowany, więc jest tutaj dosyć głęboko. Przy okazji mamy do czynienia z głębokim morzem, które występuje w pobliżu. W ujściu deltowatym... Mamy, pra, mamy bardzo słabe prądy przybrzeżne i materiał osadowy, materiał, który prowadzi rzeka, czyli tzw. Tak aluwia, będą tutaj mogły się przede wszystkim gromadzić. Rzeki odznaczają się także gęstością swojej sieci rzecznej i generalnie będziemy tutaj brali pod uwagę przede wszystkim dwie rzeczy. Po pierwsze, w jakim klimacie się znajdujemy. Jeżeli się znajdujemy w klimacie gorącym, no to będziemy tam mieli małą gęstość sieci rzecznej. Jeżeli będziemy się znajdowali w klimacie e, w wilgotnym, to będziemy mieli dużą gęstość sieci rzecznej. Więc tam, gdzie mamy pustynię, mamy małą gęstość sieci rzecznej. E, w strefie równikowej, tam, gdzie mamy deszcze zenitalne codzienne, mamy dużą gęstość sieci rzecznej. Tą gęstość sieci rzecznej także musimy analizować sobie pod kątem, przez na jakich terenach te rzeki występują, tworzą się i na wyżynach, które. Są zbudowane głównie ze skał wapiennych, będziemy mieli małą gęstość sieci rzecznej. Dlaczego? Bo występują tutaj głównie wapienie, a w nie bardzo łatwo woda wsiąka, więc niewiele rzek będzie tutaj powstawało. I te rzeki, które są e, największe, a nawet takie dosyć niewielkie na tej mapie, wszystkie zostały wyrysowane. Za to w górach ciężko byłoby wyrysować wszystkie rzeki i tutaj dokonano znacznie większą generalizację ale tam jest tych rzeczek szczególnie górskich, jakichś takich, które występują w postaci potoków, bardzo, bardzo dużo. Tutaj w górach najczęściej też mamy skały trudno przepuszczalne, duży mamy spadek terenu, czyli taka woda nie ma czasu na to, żeby wsiąknąć, ona od razu najczęściej bierze udział w spływie, w skoncentrowanym spływie powierzchniowym w postaci rzek. Układ sieci rzecznej też może być różny, zobaczcie, taki drzewiasty, gdzie wygląda to jak drzewo, to dendrytyczny, to jest typowe dla Wisły i Odry. występuje chociażby w krajach Europy Zachodniej i Europy Środkowej, bardzo często typ promienisty, mamy wielkie wzniesienia i w różnym, takim, na takim płaskim wzniesieniu w różnych kierunkach rzeki się rozpływają, na przykład na masywie centralnym we Francji. Typ koncentryczny występuje w okolicach Warszawy, e, tutaj mamy Kotlinę Warszawską, czyli taką, e, w, taką e, m, krainę, która jest e, wkręśnięta ku środkowi, więc te rzeki też tutaj zobaczcie, czy Bóg, czy Narew, e, w, czy Wkra, czy e, inne będą nam do środka swoje wody kierowały, następnie typ prostokątne kratowe występuje, między innymi w Bieszczadach. Tutaj rzeki takie płyną pomiędzy łańcuchami górskimi, i te łańcuchy górskie są takimi dopływami najczęściej poprzerywane poniekąd. Ta rzeka która płynie, może odznaczać się określonym przepływem, a przepływ jest to całkowita objętość wody, która nam przepływa właśnie w jednostce czasu. Jak to mierzymy, jak to robimy? Obierzemy sobie, stawiamy jakąś, jakiś, no, patrzymy sobie i określamy, jak ile ten przepływ będzie wynosił, jak jego określić. No, patrzymy przez daną. Przekrój, ile tej wody, bo to możemy zmierzyć, nam będzie w jednostce czasu przepływało, więc albo w czasie sekundy, albo w czasie roku. I oczywiście tą ilość, jak w czasie roku mierzymy, to w kilometrach sześciennych będziemy określali, a jeżeli w czasie em, takim krótkim, czyli w czasie tych sekund, w czasie tej jednej sekundy, to w metrach sześciennych ile tej wody nam będzie płynęło. Oczywiście, im szersza dana rzeka, im głębsza, tym ten przepływ będzie większy. I dlatego też możemy określać różne charakterystyczne przepływy dla danego cieku: najwyższe, najniższe czy też średnie. Jeżeli są najwyższe przepływy, to mówimy o wezbraniach, bo wtedy następuje okres, w którym obserwujemy podniesienie stanu wody w rzece. I ten okres. Na przykład dla obszaru Polski może być związane z deszczami letnimi, nawalnymi, głównie w górach, ale także i na południu Polski, wtedy rzeki bardzo mocno w nich podnosi się poziom wody. Mamy też wezbrania opadowe, rozlewne, po prostu deszcz pada i dłużej, jeżeli pada, to tego typu wezbrania obserwujemy i ich skutkiem są często właśnie powodzie. Mamy wezbrania roztopowe, jak topi się śnieg na wiosnę, jak tworzą się zatory na rzekach, to mamy wezbrania zatorowe, lodowe, jak tak można powiedzieć w poprzek gromadzą nam się kry lodowe i torują spływ danej rzeki. Możemy mieć także do czynienia z wezbraniami zatorowymi, śryżowymi, które powstają poprzez zatkanie fragmentu rzeki, poprzez taki śryż, który nam, czyli takie grudki śniegu, które się powiększają i taka rzeka zaczyna się coraz bardziej. Korkować. Mamy także wezbrania sztormowe. Jak mocno wieje na naszym Bałtyku z północy, to woda z Bałtyku potrafi się wdzierać w ujściowe fragmenty dolin, które się właśnie znajdują na naszym pomorzu. Wtedy nazywamy takie zjawisko tak zwaną cofką. Niżówki. Kiedy są niżówki? Kiedy, wtedy, kiedy. Poziom wody w rzece jest bardzo niski, bo niskie jest zasilanie, bo występuje dłuższy czas ok w, w Polsce czy w jakimkolwiek innym państwie okres suszy. Jak występuje to w miarę krótko, to mówimy o suszy atmosferycznej. Jeżeli to jest dłuższe, to jest susza glebowa, a jeżeli to jest bardzo długie, to następuje susza hydrologiczna, w czasie której następuje obniżenie zwierciadła wód podwodnych ziemnych. Po czym to możemy poznać? Wody w studniach po prostu nam brakuje i e, wtedy już mamy do czynienia z taką naprawdę suszą hydrologiczną. Na obszarze Polski niestety to zaczyna nam się pojawiać coraz częściej. E, w tym roku, w poprzednich latach obserwowaliśmy takie sytuacje, kiedy poziom wód w naszej na przykład Wiśle na, e, w okolicach Warszawy wynosił e, w kilkadziesiąt. Centymetrów, czy poniżej 1 metra, niecałe 40 centymetrów, no to są to e, ilości raczej nienormalne. No i niestety to jest wpływ działalności człowieka. Człowiek coraz bardziej majstruje w przyrodzie i w przyszłości możemy obserwować takie stany coraz to częściej i nie, nie wróży to niczego dobrego. Rzeki, które występują w Polsce, mogą być rzekami e, najczęściej stałymi, ale na świecie e, spotyka się również często rzeki okresowe albo chwilowe. Co to są rzeki stałe? Rzeki stałe są to takie rzeki, które płyną stale przez cały rok i nie zanikają nawet w okresach długotrwałych susz. Takie z Polsce, ale w tym momencie najczęściej, ale zobaczymy jak to będzie w przyszłości, jak niestety, ale modyfikuje się nasz klimat, zmienia się, bo człowiek coraz ma większy negatywny na to wpływ. Generalnie one normalnie występują wszędzie tam, gdzie mamy opady wyższe niż parowanie w okresie danego roku. Rzeki okresowe, periodyczne występują okresowo. Ale regularnie po opadach atmosferycznych to jest typowe dla klimatów, gdzie mamy odmianę, gdzie występuje pora deszczowa i pora sucha. W klimacie chociażby podrównikowym możemy tego typu rzeczy obserwować, więc na Sawannach chociażby, czy na, południu, na południe od Sahary, tego typu rzek jest bardzo dużo. Mamy też rzeki chwilowe, epizodyczne i tutaj głównie w strefie zwrotnikowej, gdzie przez dłuższy czas potrafi, potrafimy nie mieć opadów atmosferycznych. Czasem się tak zdarza, że na danym terenie przez lata. W ogóle nie ma deszczu, to jak po wielu latach pojawią się nam opady atmosferyczne, to mówimy właśnie o rzekach, o powstawaniu rzek chwilowych. Po tych opadach oczywiście taka rzeka płynie i po kilku dniach, tygodniach, różnie to bywa, taka rzeka zanika. I znowu przez wiele lat jej nie ma. Rzeki mogą także przepływać przez różne strefy klimatyczne i odznaczać się różnym zasilaniem. Ze względu na to wyróżniamy rzeki autochtoniczne, takie jak Amazonka, czy też właśnie rzeka Kongo. Ona płynie głównie przez jedną strefę klimatyczną i ciągle jest zasilana, bo jest w obrębie e, strefy równikowej e, i Tutaj obserwujemy przewagę opadów nad parowaniem. Inaczej jest rzeką w Nil, która wypływa ze strefy równikowej, płynąc dalej następnie przez strefę zwrotnikową. No i cóż takiego tu się dzieje? W strefie równikowej mamy przewagę. Opadów nad parowaniem, więc mamy zasilanie tej rzeki. Następnie ta rzeka, w cudzysłowie, można powiedzieć, że tylko już gubi wodę, bo mamy tutaj niewielkie opady atmosferyczne, no i przewagę przede wszystkim parowania. Tym samym dla rzek możemy wyróżnić określony reżim danej rzeki, który jest związany z tym, jak dana rzeka jest kształtowana. Czy w, w zaślana jest poprzez wody opadowe, czy poprzez wodę podchodzącą, stopniejącego, czy śniegu, czy lodowca, czy też wody podziemne, czy też jeziora. A to oczywiście związane jest także jest z szeregiem innych rzeczy, takich jak klimat, budowa geologiczna, rzeźba terenu, szata roślinna, czy też działalność związana z człowiekiem, czyli tak zwane czynniki. Antropogeniczne, bo człowiek też pobiera wodę do swoich celów. I niestety, musimy pamiętać, że rzeki były i zostaną ważne, tylko powinniśmy się zastanowić, czy aby, a pewno nie powinniśmy mniej brać tej wody do celów przemysłowych czy też rolniczych. Czy też powinniśmy dbać o to, żeby ta woda, która jest transportowana rzekami, to no, należałoby jednak bardziej o to dbać, żebyśmy ją nie zanieczyszczali w różny sposób, no bo jeszcze przez wiele lat przydałoby się jednak. Przez wiele lat, no, można powiedzieć w nieskończoność, dobrze, żeby to trwało, żeby te rzeki były e, dla nas e, czymś e, atrakcyjnym dalej, no bo turystyka, rekreacja też może się rozwijać dzięki temu, że są rzeki. Przede wszystkim, jak one są ładne, piękne i czyste, e, więc e, w, e, niestety. Czasem nasze życie na rzeka, nad rzekami nie jest takie piękne, bo pojawiają nam się powodzie, bo te rzeki nie są super czyste, ale to musimy pamiętać. My jednak na to też mamy duszy zasadniczy wpływ. Retencja powierzchniowa jest to czasowe wyłączenie wód z obiegu w przyrodzie i obejmuje wody zawarte najczęściej w jeziorach, bagnach, Lodowca górskich i lądolodach. Na dzisiejszej lekcji powiemy o wodach, które znajdują się w jeziorach, na kolejnej lekcji powiemy o wodach, które znajdują się w lodowcach górskich i lądolodach. O jezio... dzisiaj powiemy o jeziorach, czyli o naturalnych zagłębieniach terenu, które są wypełnione w sposób naturalny wodą i pozbawione swobodnej wymiany z morzem. Mamy tutaj oczywiście także zbiorniki zaporowe, zbiorniki retencyjne najczęściej, co są to tak zwane jeziora antropogeniczne, a jeziorami zajmują się limnologowie, tak jak już na dzisiejszej lekcji mówiliśmy. W jeziorach zretencjonowanych jest około 176 tysięcy kilometrów sześciennych, ale niewiele, tylko ponad połowę, 51,5% stanowią wody słodkie, resztę stanowią wody e, słone bądź też słonawe, więc to nie jest tak, że każde jezioro to jest jezioro, w którym jest woda słodka, bo musimy pamiętać, że te jeziora mogły być kiedyś częścią wszechoceanu, i stąd na przykład mogą znajdować się tam w nich wody słone. Wody w jeziorze jednak w jeziorach są bardzo ważne, bo one mogą modyfikować klimat, bo są źródłem pary wodnej, od tego zależą opady atmosferyczne, a tych wód w jeziorach mamy zgromadzonych około 2,7 miliona km2, czyli powierzchnia tych jezior jest dosyć duża i stanowi 1,8% lądów. Wody w jeziorach są zasilane przez rzeki, opady atmosferyczne i przez wody podziemne i stąd też możemy mówić o jeziorności, jeżeli mamy jeziora. Jeziorność jest to odsetek powierzchni zajętej przez jeziora. Największą jeziornością odznaczają się tereny leżące w, na takich, w obrębie takich miejsc, gdzie był ostatnio lądolód na obszarze polski północnej na obszarze tu gdzie mamy w tej chwili pojezierze wielkopolskie pomorskie czy też pojezierze mazurskie czy suwalszczyzna jest pojezierze suwalskie tu właśnie na tych terenach z tych terenów jako ostatni tu na te tereny doszedł lodolud Skandynawski w, w ramach zlodowacenia północno-polskiego, zlodowacenia Wisły. Więc tu mamy najwięcej tych terenów. Na obszarze Polski Południowej jest ich zdecydowanie, tych jezior mniej. Albo najczęściej je tożsamiamy ze stawami, ale to już jak. Możecie się domyśleć nie do końca są jeziora to są po prostu akweny wodne no i też ewentualnie tutaj zobaczcie mamy pojezero Łęczyńsko-Włodawskie więc tutaj też mamy jeszcze jeziora ale one są to bardzo stare jeziora które pochodzą jeszcze z czasów Poprzedniego zlodowacenia, czy ich powstanie, związane może być poniekąd z ostatnim zlodowaceniem, a także innymi czynnikami, o których będę mówił na dzisiejszą lekcję. Najmniejszą jeziornością odznaczają się tereny położone w obrębie suchych stref klimatów zwrotnikowych i podzwrotnikowych. No i jeszcze, oczywiście, więcej jezior jest tam, gdzie mam jakieś zagłębienia terenu, albo w, w pobliżu rzek się dane tereny znajdują jeziora mogą występować w sposób stały, jak mamy przewagę opadów nad parowaniem i te jeziora nam nie zanikają, czy też ten zmniejszenie się linii brzegowej, zmniejszenie się powierzchni takiego jeziora jest minimalne w okresie lata, bo jeżeli jest bardzo duże i a nawet nam zanikają takie jeziora, to nazywamy je okresowymi albo periodycznymi. One występują między innymi w Afryce Północnej czy też w Australii, a w Europie i w Ameryce Północnej przeważają najczęściej jeziora stałe, chociaż nie wszędzie, bo w zachodniej części Stanów Zjednoczonych też pojawia się dużo jezior okresowych, periodycznych. Czasem jeziora też mogą być epizodyczne, takie, które pojawiają się nam w, na takich terenach bardzo suchych, gdzie opady występują raz na wiele, wiele lat. Jeziora także możemy podzielić sobie ze względu na ich charakter wymiany wód i wtedy możemy wyróżnić jeziora odpływowe. Jest jezioro, na przykład Tana, z którego odpływają wody, dając początek Nilowi. Błękitnemu. Możemy wyróżnić także jeziora przepływowe. Dopływa rzeka Hańcza do jeziora Hańcza i następnie z niego wypływa ta sama rzeka. Mamy też jeziora tak zwane dopływowe i bezodpływowe. Jeziora bezodpływowe, nic nie dopływa, nic nie wypływa, a ich odmianą są jeziora dopływowe, do których jakiś ciek wodny może dopływać, więc spośród jezior bezodpływowych najczęściej Występują mimo wszystko jeziora dopływowe, do których coś dopływa. Generalnie jest zasada, że im większe jezioro, tym większa szansa, że będzie to jezioro dopływowe. Jeżeli mamy małe jeziora, to najczęściej one są bezodpływowe i one leżą po prostu w zagłębieniach terenu, i to wystarczy, żeby one mogły powstać ale musimy pamiętać, że jeziora są to formy bardzo krótkotrwałe, większość powstała nie dawniej, nie wcześniej niż 2,6 miliona lat temu, w czwartorzędzie, tylko nieliczne wywodzą się z poprzednich okresów geologicznych, z poprzednich fragmentów naszej historii Ziemi, no i... Zanikają, zanikają dlaczego? Bo trafiają rzeki, rzeki niosą piasek muł i to zamula je, wypłyca. Oczywiście rozwija się także roślinność, więc ona też sukcesywnie będzie prowadziła do zanikania tych jezior. Część jezior może wysychać, więc a to obserwujemy obecnie bardzo często, że klimat nam się mocno zmienia. Jest coraz cieplej, te opady występują coraz bardziej nierównomiernie, a to właśnie nam e, w, to powoduje, że tego typu procesy możemy obserwować. I oczywiście niewłaściwa gospodarka człowieka. Zobaczcie, tu mamy przykład Jeziora Aralskiego, które w 1973 roku było jednym z czterech największych jezior na świecie, a później zaczęło zanikać w zastraszającym tempie. Także dzisiaj mamy kilka takich, około czterech takich pod jezior, można powiedzieć, stanowiące dawne zbiorniki jeziora aralskiego. Są momenty, kiedy te jeziora nawet okresowo zwiększają, są momenty, kiedy zwiększają swoją powierzchnię, te podzbiorniki, a to wszystko na skutek niewłaściwej polityki, którą sobie wymyślili Rosjanie. Oni wpadli na pomysł, żeby zrobić wielkie pola bawełny, no i Zaczęli to robić, prawda? Wodę z rzek, które dopływały do jeziora Aralskiego, czyli Syrdarię, Amurdarii je skierowali na pola bawełny. Na tym obszarze te pola bawełny faktycznie powstały. ZSRR był jednym z największych producentów bawełny, zresztą do dzisiaj jest na świecie, Rosja dzisiaj, bo kiedyś to był ZSRR. No niestety nastąpiła też katastrofa ekologiczna. Miejscowość portowa Aralsk przestała istnieć. Nie, nie znajduje się już dzisiaj nad jeziorem Aralskim. No i zobaczcie, statki, statki, które dzisiaj sobie spoczywają na pustyni, a przy okazji mamy tutaj wielką katastrofę ekologiczną, bo wiele terenów zostało skażony, wiele terenów zostało skażonych przez sól. Wyobraźmy sobie, co by było, gdybyście w domu do swoich pięknych kwiatków dosypali soli. Niestety, tutaj na wielu terenach to się stało. Jeziora możemy także podzielić ze względu na genezę. Możemy wyróżnić naprawdę bardzo, bardzo wiele typów jezior. My sobie je omówimy tak dosłownie jak najkrócej, jak najbardziej ogólnie. Ale zobaczcie, ile tych typów mamy. Ja ich nawet nie będę w tym momencie Wam wymieniał, bo nie wszystkie z nich nawet będziemy omawiali. Zaczynamy od jezior polodowcowych, które powstały wskutek akumulacyjnej bądź też erozyjnej działalności lądolodu. Erozyjna, bo pod lodowcem płynęły, mogły płynąć wielkie rzeki i one rzeźbiły takie głęboko wcięte rynny podlodowcowe. Ustąpił lodowiec i mamy jeziora rynnowe. Ten lodowiec przytachał na swoim garbie... Mówię tak w sposób, w sposób symboliczny, mam nadzieję, dla Was, ale przyniósł olbrzymią ilość piasku i innego rodzaju materiału skalnego, który został osadzony na powierzchni Polski czy też innych państw. Ale nie przyniósł jego i nie, nie osadza, to osadzanie nie było równomierne, tylko bardzo nierównomierne. W jednym miejscu osadzonych zostało kilkadziesiąt metrów takiego e, materiału skalnego, w innym miejscu tylko kilkanaście metrów, e, więc jeżeli tak, to tam, gdzie jego się osadziło mniej, powstały zagłębienia, które dzisiaj są wypełnione wodami jezior, tak jak na przykład jezioro Śniartwy. Te jeziora polodowcowe, niektóre mogą mieć tym samym bardzo wielką powierzchnię, ale czasem mogą mieć też małą powierzchnię. W górach wyróżniamy jeziora górskie. One najczęściej są pochodzenia cyrkowego, karowego, mają, mają powierzchnię, bo też one powstawały w miejscach, gdzie się gromadził śnieg, który zmieniał się w firn, a to powodowało wyżynanie takiego głęboko wciętego kotła. Lodowcowego. I w tych kotłach lodowcowych dzisiaj powstały małe powierzchniowo, ale bardzo głębokie i bardzo czyste jeziora, które ponieważ mają małą powierzchnię, zwane są najczęściej tylko stawami. Ale te stawy górskie to są mimo wszystko jeziora. Pamiętajcie o tym. Mamy też jeziora przybrzeżne, i jak one w skrócie powstawały. Zobaczcie. Mamy silne prądy przybrzeżne. Co one będą robiły? One będą robiły to, że taki materiał skalny będzie w postaci takiej kosy coraz to bardziej się rozszerzał aż i przemieszczał, aż powstanie mierzeja, następnie ta mierzeja domknie nam fragment jakiego, jakiejś takiej zatoczki morskiej, czy też zalewu i wtedy dojdzie do powstania właśnie takiego płytkiego, ale dosyć dużego pod względem powierzchni jeziora, tak jak na przykład jezioro Łebsko. Jeziora deltowe, jak one powstają, powstają u ujścia Dolin rzecznych, tam gdzie mamy delty, tam gdzie materiał skalny jest akumulowany i w takich nieużywanych fragmentach dawnych koryt rzecznych albo w zagłębieniach tworzą się właśnie jeziora deltowe, jak na przykład Wielkie Jezioro Dąbie, ale też bardzo płytkie, a ponieważ bardzo płytkie, to one będą bardzo szybko nam e, zarastały i zanikały. Troszkę głębsze, nawet czasem bardzo głębokie mogą być jeziora krasowe. One powstają na skutek zapadania się fragmentów stropów jaskiń. No i taka zapadnięta się jaskinia, następnie dawna jaskinia, mamy już teraz obniżenie terenu, wypełnia się wodą i mamy właśnie jeziora krasowe, których jest bardzo dużo na pojeżdżu łęczyńsko-włodawskim, właśnie zbudowanych z takich skał, które podlegają procesom krasowienia. Na tym samym pojeździeżu występują także jeziora termokrasowe, jak wskazane właśnie tutaj na tym zdjęciu, chociażby, czy na planach batymetrycznych. E, przedstawione jezioro Białe Włodawskie, ale one, ich powstawanie jest związane z wieloletnią zmarzliną. Czym jest wieloletnia zmarzina? Wieloletnia zmarzina jest takim mocno zamarzniętym gruntem. A zamarznięty grunt, jak coś zamarza, to powiększa swoją objętość. A jak ten, ta wieloletnia zmarzina się wytopiła, jak taka zamarznięta ziemia przestała być zamarznięta, to ten teren osiadł. Osiadł i powstały jeziora termokrasowe czy też ałasowe. Następnie jeziora bagienne. One powstają w obniżeniach, rozległych obniżeniach terenu, na które ich mamy teren trudno przepuszczalne, poniżej występują trudno przepuszczalne skały. To uniemożliwia czy utrudnia nam odpływ takich wód gruntowych, no i tworzą się takie podmokłości właśnie na pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. Jezioro Łukie, czy też wiele jezior na Syberii, ma tego typu genezę. Kolejne będą jeziora zakolowe. Pamiętacie, być może ze szkoły podstawowej było mówiliście na jednej z lekcji, że jeziora meandrują. I takie odcięte, dawne zakola rzeczne to właśnie są starorzecza i w zależności od tego, gdzie one będą leżały, to będziemy je nazywali warciskami, burzyskami, wiśliskami, także tego typu formy też mogą być i tego typu jeziora będą jednak szybko zanikały, będą miały niewielkie, niewielką powierzchnię. Dużo większe pod względem powierzchni, czasem bardzo duże mogą być jeziora tektoniczne, a one powstają w miejscach, gdzie dwie płyty tektoniczne się od siebie odsuwają. Do czego to może doprowadzić, że te jeziora będą bardzo głębokie? Bo najgłębsze jezioro na świecie, jezioro Bajkał mające powyżej 1600 metrów, to właśnie jest jezioro tektoniczne. Ono się znajduje w takim rejonie, gdzie się płyty tektoniczne od siebie odsuwały, gdzie powstaje rozpadlina, gdzie te ruchy tektoniczne są największe. Z podobną sytuacją możemy się zetknąć w Afryce. Tu też y, tego typu jeziora mogą występować. Kolejne to jeziora wulkaniczne. W jaki sposób one mogą powstawać? One oczywiście powstają w skutek działalności wulkanicznej. Gdzie? W kraterach, jeżeli takie kratery ulegną rozerwaniu i powstanie wgłębienie, to nazywamy je kalderą. To też jest miejsce, gdzie te jeziora wulkaniczne mogą powstawać, albo w takich miejscach, które są otoczone wałami tufowymi, to tak zwane mary, bądź też mamy e, lawę, która nam spływa z krateru wulkanicznego i ona uniemożliwia e, Temu, żeby taka woda, która gdzieś w jakimś zagłębieniu nam się gromadzi, mogła odpływać, więc takie zagłębienie jest wtedy domknięte. I takim bardzo specyficznym jeziorem jest jezioro Toba. Tam kiedyś był wielki superwulkan, który wybuch i na dnie uległ rozerwaniu stożek wulkaniczny i właśnie takie jezioro kalderowe powstało. W obrębie tego dawnego stożka wulkanicznego, które w jakimś stopniu uległ odtworzeniu do dnia dzisiejszego. Możemy też mieć jeziora reliktowe, jezioro Bajkał, ale przede wszystkim Morze Kaspijskie, jezioro Aralskie, jezioro Balaton na Węgrzech, które się znajduje. To są jeziora, które stanowią pozostałość po dawnym oceanie Tetydy, które był na obszarze Europy Południowej, który zanikł i po którym właśnie pozostały te jeziora świadczące o historii geologicznej naszej Ziemi. Możemy także wyróżnić sztuczne zbiorniki wodne, które powszechnie zwane są zbiornikami antropogenicznymi i czy też jeziorami antropogenicznymi i w Polsce to między innymi jezioro Solińskie na południu, jezioro Czorsztyńskie, jezioro Włocławskie w środkowej Polsce, e, w, na świecie, na Nilu tego typu zbiorniki wodne wybudowano, e, w Afryce jeszcze na Wolcie, w, w Eurazji na Angarze, chociażby na Jeńseju, w Azji już e, w tego typu zbiorników retencyjnych jest bardzo, bardzo dużo i one powstają w prosty sposób. Mamy dolinę rzeczną, robimy przegrodę zwaną zaporą i mamy właśnie taki zbiornik retencyjny, nie znaczy, że tak łatwo to jest wybudować, ale to się robi i to ma swoje różne skutki później ekologiczne. Dziękuję Wam za udział w dzisiejszej lekcji i zapraszam na kolejne lekcje geografii.